nadzieja. Ta-da! Zbiorniczek wyrównawczy. Ja nie powinnam tego jeść. Przecież wiem, mam lustro. Wiem, że umiem. Kto pełni tę funkcję z policzki u komika spóźnienia, cholera. Nie powinnam tego jeść, ale to jest takie pyszne. Palę od 20 lat, pali ojciec, pali brat, pali dziadek, babcia, matka, kuzyn, sąsiad i sąsiadka. Nie palaczą to nie w smak, straszą, że nas zeźle rak, warczą, że im śmierci dym, czas coś w końcu zrobić z tym. Dziś na świadków biorę was, rzucam palenie, od jutra was. Ja 15 lat popieram, każdego dnia się z sobą mijam. A kiedy mam już tak mocno w szubie, we kurde wszystko mówię. I tak o, gadam od rzeczy, radą kasa, jak tak policzę, to się w ogóle nie opłaca. Dlatego już nigdy nie dam w kasę. No, dzisiaj to będzie ostatni raz. A czas spędzony w publikacjach, se spędzę na zagranicznych wakacjach. Wczoraj wieczorem zmierzyłam pas, 100 centymetrów proszę ja was. Od jutra tylko ścisła dieta, nie zjem w panierce już kotleta. Fitness, siłownia, rower, jogging, co dzień przebiegnę kawał drogi. Znów będę szczupła, prężna, może i zamężna. Jeść będę kiełki, wyciskać sztangi, znów będę chodzić na balanki. Jak zaczniesz balować, to zaczniesz pić. Jak rzucisz palenie, to zaczniesz pić. A ja co ze mną, to zacznę palić? No tak zaczniesz palić, na to wychodzi. Ale ja palę i mnie z tym dobrze. Jak pamiętacie, to z piciem mam problem. Ja w sumie oprócz tego, że tyję, to też popalam i trochę piję. I ja przyznaję się bez picia, że mam skłonności do picia i tycia. Jutro znajdziemy rozwiązanie. Masz coś zjeść. Zapalić i panie!